Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Chciałem wam po prostu dzisiaj taki fajny film zrobić, powrót do przeszłości. Chciałem wam pokazać telefon, którym nagrywam na YouTube'a dosyć często, bo po prostu nie chcę nagrywać swoim prywatnym telefonem, który, no wiecie, nagrywa w FP 1080p, 60 fps i tak dalej, bo powiem wam szczerze, nie zawsze jest potrzebna taka jakość nagrań. Jak każdy zauważył, co to jest za telefon, a ja jeszcze pokażę, jakie ma technologie. Technologie ma następujące, jak sami widzicie. I kiedyś, powiem wam szczerze, to były technologie. Quad Core, czyli czterordzeniowy procesor, 1,2 GHz. No i sami widzicie, 5 megapikseli, autofokus 1.3, GPS, geotagging, bateria 1900 mAh i tu już nic. Przechodzimy. Wiem, że ja go tak zapakowałem dla jaj, tylko żeby po prostu, żeby go wyciągnąć. Fajny telefonik, w pełni działający. Wiecie co, powiem wam szczerze, będę tu chyba instalował Linuxa. Powiem wam dlaczego, no bo Android to tak naprawdę tutaj już totalna ruina. Z tego nie da się korzystać. Z tego nie da się korzystać, ale poczekajcie, zaraz wam pokażę jeszcze, co my mamy w środku. W środku mamy tak, następujące, przepraszam, akcesoria. Mamy tak, coś czego dzisiaj nie ma, czyli zestaw słuchawkowy. Coś czego dzisiaj nie ma w zestawach z telefonami, czyli zestaw słuchawkowy w pełni działający. Wiem, że jest trochę ubrudzony, ale w pełni działający zestaw słuchawkowy. Ładowarkę, oryginalną ładowarkę, która nigdy nie była nawet użyta. Ona jest w świetnym stanie, ona ładuje. Ona jest tak zwinięta. No i paragonik. Tylko ja wam nie będę pokazywał tego paragonika, o Boże, bo on jest już wyblakły, ale... ten paragonik... O, poczekajcie, bo mam tu dwa paragoniki. Dobra, ale jest 2014, czy tam 15, bo już jest tak wyblakły, że ja mam trudności z jego odczytaniem. No i powiem wam szczerze, że telefonik jest bardzo fajny, wezmę sobie swój w drugą rękę. Telefonik jest bardzo fajny. Przykładowo sobie walniemy zdjęcie, albo dlaczego nie. Powiem szczerze, zdjęcia robi bardzo fajnie, bez jakichś tam problemów. O, zdjęcie poglądowe. Tak się kiedyś zdjęcia robiło. O, proszę bardzo. Czekajcie, czemu to mi wyszło nie w tą stronę właśnie? Wiecie, jakie kocham te stare telefony, one przywiązywały uwagę do czegoś takiego, w jakiej pozycji... O, trzymacie telefon. I zobaczcie, wystarczyło go trochę odchylić tylko... drugą stronę i już zrobił dokładne zdjęcie. No, więc bez problemu. I tym telefonem nagrywam na YouTube'a. Mam tu bardzo mało rzeczy poinstalowanych, na przykład grę Żulionerzy, która fajnie się, ale na przykład już, no już prognoza pogody nie działa. Jak sami widzicie, minus 9 stopni. Po prostu ten Android już nie ma wsparcia.
W niektórych rzeczach po prostu powiem wam szczerze, ten Android już nie ma niestety wsparcia i dlatego no nie działa po prostu. Pewne rzeczy nie działają i działać już nie będą. Teraz trwa ładowanie, ale zaraz wywali komunikat, że po prostu nie działa, nie ma wsparcia. No. Więc mogę sobie odświeżać ile bym chciał, ale i tak będzie to samo. Minus 9 stopni. Rozumiecie? Więc dlatego podjąłem decyzję, że będę tu instalował Linuxa i tyle. No. Widzicie, fajnie to wygląda. Powiem wam szczerze, telefon jest w świetnym bardzo stanie. Nie jest nawet popękany nigdzie. Jeżeli coś jest, to tylko jest, widzicie, ten pseudo ta farba tylko poodpadała z krawędzi telefonu i to wszystko. On nawet nie jest pęknięty, uszkodzony ekran czy coś. Jest wszystko w porządku. Pokażcie mi telefon, który jest w tak świetnym stanie w dzisiejszych czasach. Trzymajcie się i na razie.